Siemaneczko, nie wiem co to jest za wyścig, jakaś próba czasowa. Pomyślałem sobie, że zobaczę o co w tym chodzi razem z wami. Przy okazji będzie dodatkowy odcinek i przedłużymy trochę tę seryjkę z Need for Speed'a. Jestem tuż po lidze driftowej w Bombie. Właśnie przed chwilą skończyłem nagrywać odcinek. Jak sobie patrzę, kurczę, pieczone, że ciągle mi coś tutaj tak skacze na mapie. To są jakieś te... Jakaś próba czasowa. Kurde, dobra, jako jazz, tak? Audi R8. Co to oni przygotowali teraz? Dobrze, zobaczmy. Osiągnij prędkość. Nie powinno być problemu. Castrol. Trzy nowe próby czasowe. Aha, czyli to jest po prostu co w ramach współpracy? Reklamy? Nie, no, ale zarąbiście. Mam przynajmniej okazję pojeździć sobie R8-ką. Oż, cię panie, chyba sobie kupię. Już lubię to auto, naprawdę. Zarąbiście się prowadzi. A to jest próba czasowa, dobra. Dodechy, dodechy. 10 kilo... What the fuck, man? Ja tak 10 kilometrów mam się kręcić? Dobra, spróbujmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie, ale naprawdę R8 się prowadzi wybitnie. Tak, smooth. Driftuje, ja nie mogę, ale... Ja tego auta tym bardziej nie mogę sobie przygotować na gonitwę. Chociaż w sumie, ale nie, wybrałem sobie korwetę. O, zagram korwetą. Ale wyjechaliśmy wtedy. Dobrze, jedziemy ulicami. Mam nadzieję, że korweta równie pozytywnie mnie zaskoczy. Jest, dobrze, w końcu. Super, można jechać dalej. Zazwyczaj robię coś takiego z cutscenek, no ale tutaj wątpię, że będzie jakaś. Nawet na to nie liczę. Nie, ale naprawdę tak świetnie się prowadzi tę R8-kę. Nie dziwię się, że wybór padł akurat na to auto. Może akurat będziemy mieli okazję pojechać sobie korwetą. Albo jakimś Lambo jeszcze. Teren? Nie, what the fuck? Tak, teren. Przez chwilę mnie to strollowało. Kurde, jak... Teren mam jechać autem wyścigowym. Czy nie, jaki to jest typ? No, wyścigowym. To nie powinien się ścigać Tyler? Tyler Morgan? Przepraszam. Mogło mi być niewyraźnie słychać. Nie przełknąłem ślinę. No i znowu mościkiem, fajnie. Ale spoko design tego samochodu. Nie przepadam za winylem, ale rozumiem. W ramach współpracy musieli coś takiego zrobić. Jako, że wersja Deluxe kosztowała tam 15 zł, no to kurde, jak najbardziej się opłaca. Przy okazji wydłuży mi to trochę serię. Może będzie troszkę więcej niż 20 odcinków z paybacka. Fajny, długi wyścig. Raczej się uda dojechać do mety. Tyk, na czas. Istne szaleństwo! Trzy takie. Dobra, no to zrobimy to na jednym odcinku. W sumie czemu by nie?
Zmiana samochodu. Mustanga, tak jest. Fajnie. Gdzie teraz? Teraz Hio. Teraz co? Mac. Aha, czyli każdy z nich. Dobre, dobre. No, dobra. Fajnie. I to jakim Tyler będzie jechał? Dragsterem? Nie. Nie, jak oni mi zrobią sprint Dragsterem, to chyba... To chyba napiszę do EA. No, miałem wam nie pokazywać tego Mustanga. Ale dobra, jak już zmienili, no to niech będzie. Staram się to wrzucić przed odcinkiem z ucieczki. Od razu po drifcie. No i tak, udało mi się ulepszyć go na maksa. Także takim już będziemy się ścigać do końca gry. Uciekać raczej. Jest zatrenowana po prostu... Nie, czy oni mi dali tego? Nie, to jest Range Rover chyba. Rover. Gdzie, że nie mini? Chyba Range. Bez przerwy. Nie. Nie, chce mi się. Zdrysowałem dzisiaj. Bez przerwy w terenie. Dobra, Range Rover. Rover. Fajnie. Takim jeepowym autkiem jeszcze nie jeździliśmy. Zawsze to coś nowego. No. Co mnie tak ciągnie do tej skały? Tego pobocza. Co? Cholera. Co? Chwila. Przejechałem tak jak powinienem. Co ja mam więcej robić? Nie zwróciłem uwagi, ile mam czasu. Jakoś tak. Tu się muszę bardziej postarać. Dobra, 7 sekund to nie. 9 sekund to nie jest dużo na sam start. Nie mogę się dupić. To mi przedłuża czas w ogóle? No trochę przedłuża. Nie mogę się pieprzyć. Dobrze, dobrze. Kurde, wele, to nie będzie takie proste. Się wydawało. Dobra, 20 sekund. Już trochę lepiej, ale... Muszę się i tak postarać, nie... No nie obracaj mnie, what the fuck? Mało czasu. A? Tego się nie spodziewałem, że to będzie... Już takie, no wreszcie... Poziom trudny daje się we znaki. Jakoś bardziej. Póki co to nie czułem, żebym miał jakąś utrudnioną grę. O nie. Skręć, dobrze. Skręć, dobrze. Tutaj mamy 20 sekund, dobrze, zahamujmy. Chojowo. No, ale to nie jest takie łatwe. Się wydaje. Te auta nie są wcale takie potężne. Jak nasze. Dobra, fajnie. Fajnie, że daje mi jechać właśnie po takim terenie. Jeepowatym autem. Na skróty wręcz. No, ale skręć ja nie chcę. Ja chcę przejechać już to. Gites. Cyk. Szybka kasa! Ej, cyk. Dobrze, let's go, motherfuckers. Nie. Przez 1000 metrów. Nie łącznie. Znaczy, nie bez przerwy. No dobra, nieważne. No. Halo, pod wyścig, a to czemu ja jadę poboczem? Wariaci. No nie zdążę. No ich... Oni powariowali. Mustangiem pod wyścig w terenie.
dobra, przynajmniej mamy jakiś pogląd na samochody. No ale takiego mieszanego wyścigu to nie widziałem jeszcze. No. Mam nadzieję, że wyjedziemy tu na asfalt na chwilę. O. Chyba tak. A tylko tyćku. Muszę nagrać kolejny odcinek z ucieczki. I przejdziemy do kolejnego etapiku, gdzie prawdopodobnie będą czekać nas ostatnie ligi. Dawno nie było dragu, no to pewnie drag będzie zamiast driftu. No, wyścig i teren oczywiście. Będę skręcić już tutaj wcześniej. No i to będzie tyle przed gonitwą. Dobrze, dobrze, więc... Ja sobie mogę skrócić, ale nie skracam, bo po co? Wychodzi na to, że tylko ten terenowy był taki... trudniejszy ciutkę. Ten już jest prościutki. Prościutki. Może ten żeton? Ja. Podbiję coś magicznie. I cyk, kończymy te nowe próby. Iho! Magna Maxa! Autologę przy okazji jeszcze przebiliśmy. Pyk. Jakiś dialog, coś? Coś nam powiedzą? Jej, wygrana serii Castro. Podziękowania. Bonusik. Ja, Paczuszka. Gdzie? Imię Paczuszka. Kia. Dobrze. Chciałbym móc się stąd szybko wydostać. Zawróciłbym sobie. Dobrze. Dobrze. I kiedy sobie uciekniemy, to się z wami pożegnam. Ała. No, jeszcze jedynkę teraz chcę. Oni jeszcze mnie nie widzą. O. No, z kilometra oczywiście. Czyli jednak mają inne numery, bo nie byłem pewny. Coś, że jest Adam... Adam 13. Jeden Adam 13 prowadzi pościg. Jeden Adam 13, coś tam. To jednak jest Adam 6. Kurde, dobra. Wszyscy to są Adamy. Słuchajcie. Jeden Adam 6. O! Szkurde, jedź. Tartaku. Interesujące. Dobra, get out of here, boty. Au. Dobra, baję NPC-ty. No way, że wyjechał. Ale on sobie powinien już odpuścić dawno. A nie. Nie, bo on mnie tu przy skrzyni. O nie. To ja ciebie streluję, ziomeczku. No ale gość sobie nie odpuścił. Czy jednak nie odpuszczają sobie. Kurde, wele. Jesteśmy blisko. Dobrze. Dzięki za uwagę, widzowie. Widzimy się w następnym odcinku z fabułki. Została nam ostatnia ucieczka. Znaczy, ostatnia misja tego rozdziału. Mianowicie ucieczka.
Nie powinniśmy mieć z tym problemu. Znowu będzie pewnie dużo misji, długi odcinek, fajnie. Lubię długie odcinki, też lubicie. Raczej. Napiszcie w komentarzach, czy udało mi się poprawić jakość materiału. Nie widać już pikseli. Jak to tam oceniacie? Audio i tak dalej. Żegnam Was. Widzimy się w następnym. I cześć.